Cześć, witam was serdecznie na kanale Wędkarski Challenge i zapraszam na kolejny test. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście mnóstwo pozytywnych komentarzy, pisząc, że film wam się bardzo podobał, że testy były bardzo fajne. No i co? No i czekacie oczywiście na więcej. I to więcej już jest dzisiaj. Zacznie się dzisiaj. No i oczywiście w kolejnych odcinkach. Mnóstwo komentarzy z pytaniem, no może nie mnóstwo, ale kilka komentarzy pojawiło się z pytaniem, gdzie jest guru? Gdzie jest guru? No i macie rację. Jeżeli chodzi o guru, to w ostatnich kilku latach zrobił naprawdę potężne wejście, jeżeli chodzi o rynek wędkarski. No i co? No i zgodnie z waszym życzeniem, no i z tymi łapkami, które zostawiliście pod filmem, tyle, czyli ponad 300. No i co? Zgodnie z waszym życzeniem, słuchajcie, mamy dzisiaj do testów właśnie guru. Przypony guru do metody oznaczone symbolem haczyka, rozmiarem haczyka 14, 8 przyponów na żyłce 0,19, więc 0,01 mm. Cieńsza od tych testowanych w ostatnim odcinku. Do tego ostatniego odcinka macie tutaj link w karcie. 8 przyponów o wytrzymałości 7 lb. I jak sobie zaraz szybciutko, słuchajcie, policzymy. 7 lb to jest, o, tyle. 3,17 kg. Czyli mamy określoną przez producenta wytrzymałość. No i co, słuchajcie, przechodzimy szybkim krokiem do testu. Cena, słuchajcie, niemała, 23 zł brutto, czyli jest to najdroższy przypon, jaki testujemy na chwilę obecną. Proszę bardzo, blisterek, elegancko. No i co, otwieramy, słuchajcie. Prawda czasu, prawda ekranu. Tutaj nic się, nic, tu nie ma kantów. Tu nie ma kantów. Jedziemy z przyponami. No tak jak w Matrixie to jest porobione, z tego co widzę. No i dobra, zdejmujemy sobie przyponik. Haczyki faktycznie malutkie, takie baryłkowe. Kiedyś używałem, ale teraz na white gape'ach jestem od Drenana. No i co? Próbujemy, słuchajcie, to zawlec tutaj. Pyk. Dobra, haczyk wszedł. O. Aż jestem ciekaw, słuchajcie. Bardzo jestem ciekaw. Mamy luzik. Zaraz sobie odpalimy. Jeszcze kwestia tutaj. Okej. Okay. Mamy luz. Dobra, jedziemy. 3,17. Start. No, 0,5 kg. Kilogram. Dwa kilogramy. 3 kg. 3,5 kg. Słuchajcie, jest to więcej. Na chwilę obecną, z tego co widzę, jest to więcej niż producent zakładał. I zobaczymy haczyk od razu, moi drodzy. Organoleptycznie. Nie, nie jest wygięty. Haczyk się nie wygiął. Strzelił po prostu i tyle. Haczyk sobie zostawiam, bo przyda się do kolejnych testów właśnie wytrzymałości haków. Myślę, że to jest fajnie. Potem jeszcze były pomysły, żeby główki jigowe testować. Myślę, że naprawdę bogato pod poprzednim odcinkiem mnóstwo ciekawych filmów, pomysłów na filmy zaproponowaliście. Dobra, słuchajcie, no to druga próba. Czyli mieliśmy 3,5 kg deklarowane było 3,17. Dobra, lecimy z kolejnym przyponem. Dobra, no i co, startujemy. Ciach, guru,
Przypomnę, druga próba. Pół kilograma. Kilogram. Dwa kilogramy. Trzy czterdzieści. Haczek wystrzeli gdzieś w niebogłosy. Znaczy w niebogłosy, gdzieś w przestrzeń, w czasoprzestrzeń. No i ale słuchajcie, no wyniki naprawdę, naprawdę prawie że równe. No 3,50, 3,40. No i co? Można? Można. Powiem wam szczerze, że jestem mile zaskoczony, aczkolwiek przypomnę, a jeszcze musimy zmierzyć średnicę. Okej, okay, test wytrzymałości mamy za sobą, teraz zmierzymy średnicę tego przyponu, wykorzystując do tego mikrometr. Duża nie będzie, więc od razu sobie mogę ustawić. Okej. Okay. Dobra, położył się ładnie i lecimy. Zobaczcie. 0,19 mm. No i dobra. Przetestowaliśmy sobie guru. Jeżeli chcecie mieć na bieżąco, widzieć wyniki, bo nie wszystko będzie na filmach, a ja sobie tak z ciekawości różne rzeczy potrafię w wolnym czasie przetestować, to wejdźcie na stronę wędkarski challenge wędkarskihalenge.centylio.pl. Macie ją w opisie i tam w zakładce testy wytrzymałości. Będziecie mieli tabele, różne, że tak powiem, testy, bo przewiduje oczywiście kolejne. Przewiduje testy plecionek, testy wytrzymałości haków, główek jigowych, więc te wszystkie wyniki będziecie mieli na dole, znaczy w tej zakładce, no, co tam będę dużo gadał. Dobra, słuchajcie, ja to sobie pochowam, z wami się już pożegnam. No i co? Do następnego odcinka. A komu się podobało? Jak zwykle, zostawcie łapeczkę do góry, na dole macie przycisk subskrybuj i kliknijcie, będziecie dostawali informacje o nowych filmach. Ja się z wami żegnam. A kto nie widział odcinków, bo w ogóle tą serię nazwiemy sobie testowanie, po prostu hashtag testowanie, wędkarski challenge, hashtag testowanie, a wędkarskie challenge, wyzwania wędkarskie będą wędkarskimi challenge'ami i tam sobie to ulokujemy na innej playliście i będzie porządek. No i co? Zapraszam na kolejne odcinki. A kto nie widział ostatnich wypraw nad wodę, macie tutaj liny, macie tutaj leszcze, wszystko macie. Wszystko jest dla was. Dobra, trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!